Cześć, zapraszam Was w kolejnej lekcji serii Słowo na Dziś. Dzisiaj powiemy sobie o czasowniku erinnen, sich erinnern, a także o rzeczowniku, który właśnie pochodzi od czasownika erinnern, die Erinnerung. Erinnern oznacza przypominać. W takim zestawieniu erinnert jemanden an etwas, łączące się z akuzatywem, oznacza przypominać komuś o czymś. Zwróćcie uwagę, że w języku polskim mówimy ja przypominam komuś, czyli jesteśmy w celowniku komu czemu, ale tutaj mamy jemanden, czyli widzimy, że tutaj jest już akuzatyw, biernik. Dlatego tutaj po tym erinnern użyjemy biernika. Jeżeli chcemy jeszcze dorzucić, że o czymś przypominamy komuś, to po tym an także pojawia się rzeczownik w bierniku. Zaś czasownik zwrotny, sich erinnern, oznacza przypominać sobie o czymś. Czyli tu mamy przypominać komuś o czymś, a tu przypominać sobie o czymś. I an łączy się także z biernikiem. Zaś rzeczownik die Erinnerung oznacza pamięć, wspomnienie, czyli znaczenie pochodzi również od czasownika. Spójrzmy na przykłady. Erinnert mich an meinen Bruder. To zdanie oznacza on przypomina mi mojego brata. To właśnie może być mylne to mich. My tłumaczymy to jako mi, czyli w języku polskim celownik, w języku niemieckim biernik. Więc to może sprawić trudność, jednak aby nie sprawiało trudności, aby zgeneralizować tę zasadę, warto właśnie zbudować sobie kilka zdań. I tutaj właśnie został użyty ten czasownik erinnern, czyli przypominać, czyli on przypomina komu? Mi, mojego brata. Ich erinnerte sie an unsere alte Freundschaft. Czyli ja przypomniałam, mamy tutaj czas przeszły imperfekt preteritum użyty, ja przypomniałam jej o naszej starej przyjaźni. Tutaj również został użyty ten czasownik, czyli ja przypomniałam komu czemu jej o naszej starej przyjaźni. Kolejne zdanie, Karen hat sich an den Termin erinnert. Tutaj mamy użyty czas przeszły perfekt. To był czas przeszły imperfekt, czyli Karen przypomniała sobie o terminie. I tu już mamy właśnie przypomniała sobie, czyli sich erinnern an o czymś, tak? O terminie. I zdanie z rzeczownikiem die Erinnerung. Pamiętamy, że rzeczowniki zakończone właśnie na ung mają zawsze rodzajnik die. Sie hat diesen Tag aus ihrer Erinnerung gestrichen. Mamy zdanie w czasie przeszłym. Perfekt. Ona wymazała ten dzień ze swojej pamięci. Po aus używamy celownika, dlatego tutaj mamy zaimek dzierżawczy również w celowniku, czyli ihrer, końcówka r, Erinnerung gestrichen. Ona wymazała ten dzień ze swojej pamięci. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia w kolejnej.